Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kazik i jak widzicie dzisiaj zaczynamy kolejny odcineczek z codziennego życia w FS. To już jest chyba piąty odcineczek albo szósty, nie wiem. Przede mną stoi Kiełpik. Hello. Jurek. Ja podpompowuję paliwo cicho. A no tak, żeby osawiarką dało tak radę. Witam was. Matiego nie ma w dalszym ciągu, bo nagrywam drugi odcineczek pod rząd, także żeby nie było, że się nie przebrałem. Także będziemy, ja będę tu podwoził Jurkowi belki, a on sobie na bieżąco... I mnie też. Ciebie też. On sobie na bieżąco będzie... Ej, czemu się nie zahaczyło? Halo, halo? Panie Mietku? Przełączyłeś na widły sobie? Nie. Tak? Przełączył. Miałem cały czas. A ja wiesz, że i tak potrzebuję należąco, tak nie? Wiem, przewróciła mi się, zarałem obrót. Ty Franc. Dobra. O, odpalił mój. Mówisz, będzie działać? Jo. Chłopie, hydraulika tak szybko chodzi, że... O, dobra, idealnie. Teraz będę mógł dwie. Także wiecie, jak to układać i w ogóle. Siane krzynki będziemy robić u mnie na polu. Chłopaków później lecimy. Trochę się namęczymy. Zobaczymy, czy zdążymy. Zobaczymy. No, tu jest balet. Tak się fajnie zrymowało, nie? Kiełpik sobie będzie tym kładł. Układał. Układał, znaczy się, a ja będę tutaj podjeżdżał, układał na bieżąco. O, zapierdzieli mi od razu. A za balet czekał? Dobra, ja jadę sobie dalej. Trochę tych belek jest, więc wiesz. W sumie to z tamtej strony sobie zajadę. Nie widzimy, uciekł. O, ktoś mi tu ułożył dwie belki, albo się po prostu tak skulby. Tam na górce skulbuj się. No tam pod siatkę tylko złapałem dwie belki. Chociaż zadążę wozić? Ty? No. Znaczy, no już owijam drugą. Się nie złapała. Ale pompa w 30 chodzi i ja dziękuję. Chodź, ona wysiądzie po tym owijaniu. To jest wszystko na hydraulikę? O, to jest wszystko. Zagubiłem się na łące, a tu dobra, bo już nie wiedziałem, w którą stronę jechać, ty. Ale szybko wijać owija, nie? No, dostaję. A mówiłem wam, że trzeba podpompować paliwa, to zaraz będzie szybciej chodziła. Łódź. Dobra, zapierdzieli mi od razu belkę. Wysiądź sobie przewal. Nie, jak wysiądę, to przestanie owijać. Czy owija dalej? Nie, jak wysiądę, to przestaje owijać. Trzeba dać tego moda na rawie zapalanie silników. Powiem, że ja myślałem, że te belki są ładnie razem ustawione, a tu... Nie tak, Bartek, ja tak myślałem, patrz. Że jedna koło drugiej i jedna na górę, tak pomiędzy, bo tak to... Tak jakbyś w raulu ułożył, to nie wiem, pękałyby ci, tak nie. Jak u nas kładliśmy, tak... U nas jak tak kładliśmy, to chłopie z lucerki, ognięte, to hukowo prasa ci dobijała. Chłopie prasę właśnie ściskała na maksa. I to akronę słabo nie owija. Nie tych pęków. Bo ten, powiedz mi, u nas normalnie owijamy i układane są jedne na drugie. No albo najczęściej się, albo się przechylają się i siadają, wiesz, te dolne. No to musisz albo, mieć okay. Naprawdę coś nie, źle dobite, bo Mati jak dobija, to jak ustawi się tak cały czas są. A czym ma? Robi? Unioską ma. No to dobra, proszę. Nie, no ja mam tego krony i nie narzekam. Coś mi zresztą polecam, komprimę. Bardzo dobrze chodzi, chłopie. Dziennie w żniwa 25 hektarów opierdziela. Mało. Ja wiem, ty, mało. Mati, jak się uprze w żniwa, co nie? No. Wstaje rano. Godzina tam szósta, przesmarują wszystko i do godziny 12 w nocy, pierwszej, drugiej, napierdziela cały czas. Śpi załóżmy te 4 godziny. Ale ten jak to, ale robi usługi, o? Tak. A, nie no, my to wiesz, tak... My robimy tak do zależy jak, wiesz, jak kombajn... Zależy ile kombajn jeździ, nie? No jak kombajn będzie jeździł długo, no to tyle ile kombajn jeździ, tyle jeździ prasa, jak... Bo wiesz... Żebyśmy mieli ludzi w jednym kawałku, nie?
Ale to wiesz, jakbym ja jeździł sam. Jak masz ludzi w niej w jednym kawałku? No bo mam tak, że... A, ziemię, w sensie mówię, co tym pierdzieli miał no, ludzie. I, no i nie. Pociął i ich się, co? Nie, i ludzie przyjeżdżają 22 km od nas do nas. Rozumiesz, do pracy? Hmm. Bo mamy dwie bazy, nie? Firma ma dwie bazy. Jedną mniejszą, gdzie jest więcej ludzi, i jedną większą, gdzie jest mniej ludzi. Gdzie mniej ludzi, wiesz, po prostu chce pracować. Jak chujowo płaci tato. Nie. Tylko u nas w kupinach tak jest i tyle. Nie dlatego, że ten tylko nie pozwalałem pić w pracy, nie? I dlatego nie pracują. No ciągnie kami jeździć i pić, to tak trochę słaby motyw. Nie no, ciągnie, wiesz, tak chłopie, kiedyś tak było, nie? Że wiemy. Albo weź doić krowę, tak? Później w Rysztofie. Choć chłopie, jak kiedyś on przyszedł pracownik, to nie wiedział, co się z nim dzieje i normalnie krowy doił. A na drugi dzień nie pamięta, że w ogóle pijany przyszedł do roboty, nie? Jak go tata wyganiał z obory. Ktoś weź taki pijany, to i po krowę podejdzie źle czy coś, to wiesz, walnie mu, nie? Jeszcze odszkodowania i wszystko. Ale kładź jeszcze, patrz, tu kiełpik, tu już możesz jeszcze kłaść, a ja tak myślałem, miałem ci powiedzieć. Tu jeszcze możesz sobie położyć, dalej, tu o. Nie, pierdziele, tych pęczków jeszcze tu jest. Kurwa, co ja mówię. Belek, a nie pęczków, się od was, kurwa, się ze wami pęczki zacząłem wołać. No, pęczki czy belki to samo. U nas belki się zawsze woła i siedzę z wami pęczki. No to wiesz, zależy, no to obojętnie to się woła. Tu mu taką bramę ułoży. Jo. Kasik, jakbyś mógł to kłać bliżej nieco? Ja muszę je na sztorc stawiać, bo one wtedy się odkuliwują. Ja kładłem blisko, tylko one się odkuły. Bo 30 nie daje rady owijać i jechać do przodu. Ja ci mówię, że... Były bliżej, tylko że się odkuły. Weź tam, to ja się cofnę nam do ciebie zaraz. Coś daleko musiałeś jechać, co pewnie po pęczek? Nie, już tam pod samym końcem. Po belkę niech ci będzie. Już jadę, poczekaj. Jeszcze złapię jedną beleczkę. Bo coś mówię, tak teraz mam przestój kawał. Znaczy nie mam przestój, tylko zaraz będę miał przestój. Zaraz nie będziesz miał prawa mieć. Tylko jak dojadę do ciebie. Ładnie to idzie nawet. No ci powiem, że przyjemnie. O Boże, poczekajcie. Biję na to chyba. Nie no, u nas tak żniwa to do 12, no do 12 to też pracujemy, tylko że u nas na przykład wiesz się o 7 się zaczyna robota taka wiesz, ciągnie maszyny i w ogóle, posmarujemy, przedmucha się to karosa zejdzie i wionie. Mm. Ale żem odwalił. No właśnie, patrzyłem. Mało co widzę teraz. A ty masz jakąś prasę? Ja nie, u mnie Mati prasuje. Jo? No ale Mati jak robi ten usługi, no to wiesz, no to on to ma, nie? A także jest, o kur... Mati to jeździ pierwsze swoich, a dopiero na usługi. I na przykład jeżeli ma na usługach do kogoś jechać tam gdzieś dalej, to no. I tak w międzyczasie jedzie do nas. Do nas, do tam jeszcze jednego wuja, drugiego. Pierwsze swoich się robi. Tyle hektarów robi. Rocznie. Chuj Jezu, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale od chuja. Tylko 30 swoich. U nas tam koło 6 czy 7 co zbożowych. Sianek, sionki jeszcze 3 razy w roku. To mało robi ze 3 razy. Albo 4, nie wiem. Różnie. 5. Ale wy macie łąki chyba, tak? Nie, lucerkę 5 razy tnuję. Jak nie ma suszy 5 razy w roku tnuję. No dobra, ale w tym roku... Ja mówię w tym roku. W tym roku 4. No właśnie. I to ostatni był taki... No ostatni, no to ja. Pierwsze fajne były. Drugi chyba najlepszy był. Nie, u nas pierwszy
Pierwszy, no drugi też był dobry. O Boże, co ja zrobiłem. No tu się męczę snopek wyjąć, bo go nawet nie widzę. Ile minut tak mamy? 10. Jeszcze do was. Boże, to wolno leci. Kurwa, sam się pchałem na tą wiarkę. Co jeszcze możesz się zamienić? Ja nie chcesz ładować, to możemy się zamienić, tak. Mogę ładować. No, ale mnie tabelka wkurza, tu jest tak po skosie, ona mi cały czas ucieka. Może być już. To zaraz ja tutaj tą pyknę do przodu. Maska się otwiera. O kurwa, ale mnie to drażni, ją te hamulce, to naprawdę zaraz ten ciągnik sprzedam w cholerę. I belka znowu wszaki. Iwak może zmienić. Na cich hajsy starczy na jakiś Ursusa Morzynowego czy coś. Żebyś wiedział, bo kurwa. Wyszedł teraz niedawno dodatek, nie? Mhm. Bo za turę. Patrzyliśmy. No tak patrzyłem też na swoim nowym Swordzie. Wie, fajne te ciągniczki niektóre. Dużo tam wam balek zostało? 385, co? Koniec. U nas 4 jest omawinięty, ja 4 układam teraz. Mam dołożenie. No czyli nie masz nic kiełpik do ten? Nie, on nie ma nic. Ja teraz tylko układam sobie. Ciapek ładnie pracuje. Kur! Co? Ciapek naprawdę fajnie, nie? Pracuje. No. Kiełpik, co? Ale bym odwalił. Ej, nad belką miałem ten, a przyhaczyłem w belkę. Świetnie. No, pięknie. Jeszcze raz trzeba wymienić. Albo zakleić. To mnie nie będzie, to sobie zaklejać. A to u ciebie. U nas taka taśma jest, nie? U nas też, ale zależy jak się rozerwie. Się zakleje. Zależy jak bardzo się rozerwie. Nie zaklejasz takich jak małych? Bo tu wszystkie zaklejamy. Małe zakleja się, ale jeżeli jakaś jest większa, co pęknie na długości, no to... No to się owija jeszcze raz. No bo załóżmy, jak się chwytakiem złapie, jak się za mocno chwytakiem ściśnie, to pęka. No bo to ja wiem, a w JCB uważam. Jak kładę czy coś. Nie mam kołyski, nie ten, nie stawiam tyłem. A, no... Tą sypmoską? Nie, sami sobie zrobiliśmy. Znaczy ja sobie muszę dorobić do naszej? No wiarka metal fach. No, no wam muszę teraz. To jak będę u ciebie kiedyś, to muszę sobie pod ten, podpatrzeć jak tam masz porobione to wszystko. No. Bo my też już tak myśleliśmy zanim ta JCB przyszła, nie? Z tym chwytakiem. Mhm. Jak tym palecakiem żeśmy kładli, mieliśmy sami to układać, a te ciężkie, które pęki, bo to mokra lucerka nieraz była. To wiesz, to myśleliśmy jak to dorobić do naszej. No. To się przydatne jest, nie? No. Chłopaki, jest nadzieja. A ty kiełpik, czemu tak daleko żeś wyjechał? Bo tam belki są. W sumie dobrze, mam więcej tu luzu, wiesz? Jak? O Boże. Podjedzie sobie. Specjalnie roboty mi narobił. Ej, ale za dużo luzu też nie mogę. O, nie przewinęła się, dobrze. Ja tam już do wprawy doszedłem turem, to... Tak jak u siebie napierdzielam ram pam pam pam, jakby to macie powiedzieć. No ja, tylko że patrz, jakbyś miał ten... Jakbyś miał tak joystick, nie? No to idzie lepiej do prawy no. Niż... Ale ci tylko, powiem, że... Ale nie, jakbyś miał joystick, nie? To byś się myliło w lesie. Odwrotnie jest. No, od dużo odwrotnie jest. Albo później znowu jak w lesie. No to ty dużo, jesteś to... dobry chłopak, przecież masz coś takiego jak w lesie. Ale to nie działa. Odwrócona oś. Myślisz, że tego nie próbowałem? Na modach jak masz mody nie działa. Przynajmniej mi to nie działa na kompie, nie wiem dlaczego. Ja przecież ile razy to próbowałem już zrobić.
to chopie ile razy to nie działało. A zaraz, teraz spróbuję. Odwróć o. Teraz ci działa czy nie? Czekaj. Teraz tak, czekaj. Ale to w opcji gry musisz wyjść i do opcji gry wejść. Tutaj też masz to niby. Co? A to ja tutaj zawsze kombinowałem. No, ja tu zawsze kombinowałem. Kurde. Jak to robisz? A tu. No tam jest. Ja ale wy mi się te belki po raz... Dziękuję wam, wiecie? To nie do mnie. Ja dziękuję. Nie moja wina, że skurzy się. O Boże. Jeszcze na mnie tak nie. Nie, na mnie to nie, to nie do ciebie było. Nie, Kiopik do mnie powiedział, że ja tak mu kładę. Jak mi położysz, tak mam później to wziąć. Aha. Jadę, rozejrzeć się, połączę dalej. Przebiegnij się. Zrobi to dla ciebie dobrze. Nie będę biegał tak szybko. Dobra, ostatnie dwie zostały. I znowu pewnie dojedziemy do was i będzie koniec odcinka. Jo, gdzie do nas dojedzieć? A ile jeszcze mam do ułożenia? Chyba, że wy pojedziecie we dwóch. Do ciebie ja tutaj jeszcze będę układał u ciebie. Do nas nie ma co, tylko odbijać. No, nas też tylko wie. Ale ty będziesz miał, kurde, na biogazie, kto sprzedasz. Nawet nie wiem, ile ich tam jest. Trochę ich, ja teraz mogę powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na... Siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, za dwa. 60 tysięcy. No, to nie będzie 60 tysięcy. O, faktycznie. Więcej. Mniej. Więcej. Razy 4 jeszcze. A nie mamy zrobić sobie tego bardziej realnie? Bo to tak kurwa na biogaz nie wiem, że... 240 by wyszło. O kurwa. No właśnie, to tak właśnie myślałem, żeby trochę wiesz... zrobić ten jednak poziom coś tam trudniejszy i wiesz... Jak da radę na dedyku przestawić, to możesz przestawić na normalny. No. Ja też tak myślałem, bo to jednak... Ale mamy chamstwo. Grać realnie. Wy się dorobiliście na sianokrzynkach. Pola se pokupowaliście. No ile, czekaj, ile 5 sprzedałem, to 5 też tak sprzedasz, dobra? Może być? Dobra, easy. 5 pojadziesz, też tak sprzedasz? A my pojadziemy, już normalnie będziemy sprzedawać wszystko resztę. My wszystko sprzedamy. Dobrze, że ta belka nie spadła, bo tu już belka na pół stoi tylko. Znaczy Bartek, wszystko teraz co jest na podwórzu, sprzedamy te stare i trochę nowych, nie? Mhm. Wszystko zabrałeś? Tak. Co ci tam? Nic, się przeciągam, bo mi się spać zachciało. Bo to już zrobiłem. Co, ała, ała? Co ty krzyczysz? No bo się przeciągłem i ała i spać mi się chce i w ogóle. O Boże. Prima sort, chłopak. Chłopie, wiesz jaką armatkę zrobiliśmy sobie w szkole z Bartkiem? Od długopisu te takie, wiesz, tam gdzie wkładzie, no. No, puste, dwie sklejasz takie długie. No. Na końcu pół gumki, wiesz, tak obklejasz, żeby taka proca jakby była, na końcu. Ale no to je sklejasz ogólnie jedną z drugą dokładnie? Nie, no, gumkę bierzesz na pół, nie, tak, dokładnie sklejasz dwie te. Po długości. W gumkę, tak, gumkę na pół, żeby było dłuższe, wiesz o co chodzi, nie? Aha, ja myślałem, później, że jedną obok drugiej. Nie, żeby było dłuższe. Później gumkę na pół. No. I na jednym końcu doklejasz sobie, wiesz o co chodzi, nie? Aha. I później ten, i później bierzesz taki jak, na jak najdłuższy wkład taki masz, nie? I na końcu szpil, zamiast tego, zamiast wiesz, od dopisania tego skówki. A wiem, no to u nas takie coś też mieliśmy, tak ten, masz tablicę na bokach, jak to... No mieliśmy, ale my nie w tablicy, tylko w dupę strzelamy. Szpilkami? No, o wiesz jak dziewczyny piszczą? Pojebani jesteście. Ja sobie na początku sobie zrobiłem ten, takiej rureczki aluminiowej od tego co masz, od zamrażalki. W środku to są. O kurwa. Pęki ci się rozwaliły, wiesz o tym, nie? Widzę. To się poukłada. Przepraszam. Nie chcę. No i tak chyba na sprzedaż idzie. Ale z tym chwytakiem to nie dojdę do wprawy. Dobra, w nie to pychnie. W się chwytakiem układa. O Jezu, w realu to jest inna bajka turem obsługi. No. Znaczy nie turem, tylko a gdzie ty pojechałeś tą ciopkim? Do siebie. Ja chciałem pryńskie inna ładnego zrobić. Przyjadź jeszcze raz. Nawet padło. Chodzisz u nas, to chyba po loty będziemy robić po odcinku, co? No.
Tak szukam go i go nawet na mapie nie widzę. I teraz ciekawe, czy następny odcinek to żniwa? Prawdopodobnie to już tak. Już żniwa by były. No co cię zrobił, ma ten ciapek. Nawozy żniwa, są rozwalone. Nawóz. Do lasu i na jeden odcinek się pobawić ubornika. Taką małą szczepką. Ty, on już tam za torami był u ciebie. W twoją stronę. Aha. Teraz skręca tutaj w moją stronę dopiero. Ale fajnie. Chodź, zobacz, jakiś dromik mam fajny. Ile masz minutek? 20-30. 20-30, o? No. Chodź, tu ci pokażę ten trąbik. No widzę, jak jedziesz. No ale chodź tu, ten trąbik. I co, i poczujesz się jak dziwka, bo będziesz na mnie trąbił? Chyba odwrotnie. Fajne, nie? Można wsiąść, nie można. Wsiadaj do mnie, pojedziemy we dwóch. Łoś, a rozpędziłem się. Dobra, panie Andrzeju, pojedźcie. No nawet tubelki nie widzę. A tam jest poprawa ostatnia. No bo mi Zetura zarysujesz. Jop. Tak wyzywałeś go przed chwilą. Jaki to jest Zetor? O Ursus, a on wygląda jak Zetorek. Kur. Już po pinku nie. Przyjaźń jeszcze raz będziemy owijać. Słyszysz, jak trąbię? Nie. Ajo, słyszę. Co to je? Trzeba zmienić ten trąbnik. Ja ci mówiłem inny załóż, nie? Bartek ten zakłada, nie? Bo jak na prawie był, nie? Ten. Uważaj, bo za tobą mieści. Go skasujesz. Dobra. O jest. Ludziska taksi. Dzięki za oglądanko. Kur! Widzimy się prawdopodobnie na żniwach, także... Na razie. Na żniwach albo w lesie.